Roma Santa, Duchu Święty, ja modlę się, przekonuj ludzi, którzy nas słyszą, o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Przyjaciele, ja bardzo lubię myśleć logicznie. I wiecie, jaka jest prawda o was? Gdyby teraz tutaj stał jakiś facet w sukience i wmawiał ci, że w mieszance chleba i wody jest Jezus, wierzyłbyś mu. A kiedy my stoimy przed tobą i mówimy ci, że musisz oddać swoje życie Jezusowi, bawi cię to. Gdyby teraz tutaj była odmawiana nowenna do jakiegoś głupiego człowieka, który umarł i został nazwany świętym, biłbyś brawo, cieszyłbyś się. A kiedy my ci mówimy, że jeżeli nie oddasz życia Jezusowi, pójdziesz do piekła, wydaje ci się to głupie. Taka jest prawda, przyjaciele. Ewangelia jest prosta. Od 2000 lat jest taka sama. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za mnie i za ciebie. I albo przyjmiesz to przez wiarę i uwierzysz, że On umarł za twoje grzechy, albo poniesiesz konsekwencje swoich czynów. Ja już nigdy nie poniosę konsekwencji moich czynów, dlatego że uwierzyłam, że Jezus Chrystus umarł zamiast mnie. Już nigdy nie stanę na sądzie, który będzie miał mnie sądzić do nieba czy do piekła, bo ja jestem jedno z Jezusem Chrystusem. Oddałam Mu swoje życie. Przyjaciele, u nas w kraju wiele ludzi mówi, wierzę w Boga, albo nawet kocham Boga, ale to nie jest nowe narodzenie. To nie jest nowe narodzenie. Ja przez dużą część swojego życia byłam osobą, która chodziła do kościoła, przejmowała wszystkie sakramenty jak należy i na poziomie mojej psychiki twierdziłam, że kocham Boga. Ale wiecie, czego brakowało mi do nowego narodzenia? Brakowało mi jednej prostej informacji, że nigdy nie będę w stanie zasłużyć na zbawienie. Nigdy, nigdy nie mam w sobie takich mocy, żeby zasłużyć na zbawienie, bo byłam tylko człowiekiem. Ale w dzień, w który oddałam moje życie Jezusowi Chrystusowi, już nie muszę zasługiwać na zbawienie. Wiecie, wielu ludzi w momencie spotkania z Jezusem ma przed oczami taki film, kiedy wyświetlają im się ich różne grzechy, które zrobili. Ja tego nie potrzebowałam. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja miałam świadomość w dniu, w którym zawołałam do Jezusa. Miałam świadomość, że sam fakt, że żyłabym bez Niego, jest grzechem, przez który zasługuję na piekło. I mnie Duch Święty przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie w taki sposób, że uświadomił mnie, że ja Go nie znam i że do tej pory żyłam bez Boga. Ale wiecie co? Ile nas tu jest? Tyle jest historii spotkania z Bogiem. I ty możesz mieć swoją własną. W Biblii jest taka historia, kiedy Samarytanka rozmawiała z Jezusem. Potem poszła i opowiedziała swoim przyjaciołom, co się wydarzyło, kogo spotkała. Powiedziała im, że Jezus jest Mesjaszem. I wiecie, w pierwszym momencie oni mogli tylko słuchać tego, co ona mówiła. Ale później oni sami poszli zobaczyć i wrócili do niej ze słowami: już nie musisz nam mówić, dlatego że my sami Go spotkaliśmy. Już nie musisz nam mówić, bo my sami doświadczyliśmy Jego mocy. I życzę wam, przyjaciele, tego, żebyście jeszcze dzisiaj sami zawołali do Jezusa. Proszę was, nie dajcie się okłamywać religii. Nie dajcie się okłamywać religii, bo tam nie ma życia. Życiem jest Jezus. I nigdy w swoim sercu nie wymieszaj tego z religią. Nigdy. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jeżeli chcesz, możesz jeszcze dzisiaj spotkać się z Bogiem. Możesz jeszcze dzisiaj narodzić się na nowo. Możesz jeszcze dzisiaj stać się obywatelem nieba. Ale żeby to w twoim życiu mogło się zamanifestować, musisz przez chwilę zapomnieć o wszystkim, co ci do tej pory o Bogu powiedziano. Nawet możesz zapomnieć o tym, co ja ci mówię. Ale stań w szczerości swojego serca przed Bogiem i powiedz: nie znam cię, chcę cię poznać. Boże, jeżeli ty jesteś żywy i prawdziwy, ja chcę cię poznać. W dzień, w który zrozumiałam, że ja nie znam Jezusa, że pomimo, że jestem dobrym człowiekiem, idę do piekła, bo żyję bez Boga. W ten dzień narodziłam się na nowo. Ja stałam się obywatelem nieba.
Królem Nieba. Ja na 100% po śmierci lub kiedy Jezus wróci, idę do nieba. A ty gdzie idziesz? Gdzie idziesz, jak umrzesz? Wiecie, twierdzicie, że jesteście wolni, a prawda jest taka, że diabeł was dojeżdża. Prawda jest taka, że wasze życie jest zależne od okoliczności, ale nie musi tak być. Nie musi tak być, bo możecie dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi. To jest dla was dzisiaj dostępne. Nie musisz czekać na jutro. W ogóle to nie masz żadnych dowodów na to, że jutro istnieje. Ale dzisiaj możesz spotkać się z prawdziwą miłością. Dzisiaj możesz spotkać się z życiem. To jest dla ciebie dzisiaj dostępne. Imię Jezus mnie zbawiło. Imię Jezus mnie uratowało. Imię Jezus jest ratunkiem dla mnie i dla ciebie. I albo w to uwierzysz, że imię Jezus może cię uratować, albo trafisz tam, gdzie imię Jezus nie ma żadnego znaczenia. Ale tam będziesz cierpiał. Tam będziesz przeżywał swoje najgorsze lęki. Przecież jesteś logicznie myślącym człowiekiem. Nie chcesz tego. Więc jeszcze dziś zawołaj do Jezusa. Jezusie, o którym mówiła ta dziewczyna, jeżeli ty jesteś żywy i prawdziwy, ja chcę cię poznać, bo tylko imię Jezus jest w stanie cię uratować. Tylko imię Jezus, nic więcej. Żaden człowiek, żaden pośrednik, żaden ksiądz, żaden święty, nikt